Wstawaj! Wstawaj! Szkoda lata! Tylko z RMF FM. Pech przystojnych, zdolnych mężczyzn budzi takimi pięknymi głosami. Czy może być coś lepszego? Tak, dokładam czwarty męski głos. Męski graj orkiestra w RMF FM. Nowa ekolinia butów pojawiła się w jednym z popularnych dyskontów. Właśnie widzę taką informację w internecie. Przy produkcji każdej pary butów, w zależności od rozmiaru, zużyto od 8 do 16 plastikowych butelek z recyklingu. No to teraz nowe buty nie będą ciągnęły gumą, tylko plastikiem. Tak, brawa, brawa. Ale to jest piękna informacja, tylko jak to teraz przebić? Mam pewną propozycję, trochę ryzykowną. Założyć do tych butów reklamówki zamiast skarpetek. Wstawa i szkoda lata w RMF FM. Footloose. A my już teraz mamy coś od wczoraj o tym głośno. Przedstawiciele rządu sygnalizują, że z powodu coraz większej liczby zakażeń mogą zajść zmiany w organizacji wesel. I jak czytam, trzeba się liczyć z niezapowiedzianą wizytą policji albo sanepidu. Jak chodzą z kopertami, to proszę bardzo, to nawet na barszcz z pasztecikiem się załapią. Ale tak swoją drogą, to łatwo teraz będzie pomylić wesele z wieczorem panieńskim. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. To jest właśnie najlepsza muzyka w RMF FM. Za chwilę oczywiście z tą najlepszą muzyką wracamy, ale wcześniej jeszcze szybkie wyniki sondażu. Zapytano Polaków, jak według nich rząd radzi sobie z epidemią. No i jakie wyniki? Ponad 47% uważa, że dobrze. A pozostali? No, pozostali pewnie nie dostarczali maseczek do resortu zdrowia. Wstawa i szkoda lata w RMF FM. Martin Solveig w RMF FM. Jutro zaprzysiężenie starego, nowego prezydenta. A dzisiaj gazeta donosi, są zdjęcia, że po zwycięstwie wyborczym prezydent Andrzej Duda jakiś taki wyraźnie zaokrąglony. Ale że jakoś tam przytył, czy... No, tam od razu przytył, no... Po prostu jest go teraz trochę więcej. No. Nie no, to całe szczęście. No, jak mówi staropolskie przysłowie spod Sulechowa, kochanego Andrzeja nigdy za wiele. Tak. Tyle rzeczy się dzieje na świecie. My naprawdę potrzebujemy więcej prezydenta na trudne czasy. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Tu wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Mówiliśmy przed chwilą o zdjęciach prezydenta Dudy, który się wyraźnie zaokrąglił po kampanii i telefon w sprawie. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Ja w sprawie naszego prezydenta Andrzeja. Teraz po prostu będą lata tłuste, dlatego jest chłopa więcej. Miłego, serwusik. No to jedna sprawa wyjaśniona. To teraz zmieniamy temat. O tym, że Japończycy są znani ze swojej pracowitości, wiadomo nie od dzisiaj i są na to kolejne, tym razem dosyć niepokojące dowody. Według badań 60% Japończyków, którzy mieli objawy koronawirusa, mimo to chodziło do pracy. No i po co? I to był jedyny raz, kiedy z L4 nawet szefowie by się cieszyli. Wstawa i szkoda lata w RMF FM. Tu wstawa i szkoda lata, zapowiedzieliśmy pozytywne informacje. I mamy taką. Od wczoraj cała Polska żyje przyrodzeniem Neptuna z Helu, urwanym przez łobuza. I teraz wjeżdża pozytywna informacja. Klejnoty znalezione i kamieniarz już je przykleił. Tutaj brawa dla kamieniarza, brawa dla Neptuna, brawa dla klejnotów. Na razie wprawdzie klejnoty są owinięte czarną taśmą, ale duma Neptuna wróciła na swoje miejsce i z tego powinniśmy się cieszyć. Współczujemy tylko panu Neptunowi. Wszyscy mu się w jedno miejsce gapią w biały dzień. Ale z tego, co widzę na zdjęciach, to na razie zachowuje kamienną twarz. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Przed chwilą Natalia Kawałek mówi, to trochę brzmi jak Cambio Dolor. No bo był tam taki moment. Nie wiem, czy ktoś to usłyszał. Tylko w roli Natalii Oreiro tutaj, Jonas Brothers. Przypomnijmy, już jutro zaprzysiężenie nowego, starego prezydenta Andrzeja Dudy, ale jak czytam, lista nieobecnych coraz dłuższa na zaprzysiężeniu. No to kogo nie będzie, powiedz. Prezydentów Lecha Wałęsy, Bronisława Komorowskiego, nie będzie Rafała Trzaskowskiego, byłych premierów Ewy Kopacz, Leszka Millera, Włodzimierza Cimoszewicza. Najprawdopodobniej nie będzie też Grzegorza Schetyny i Donalda Tuska. Ale powiedzmy sobie to szczerze, najważniejsze, żeby prezydent Duda dojechał. Tak jest. A reszta najwyżej obejrzy to sobie na kasecie sprzed 5 lat. Wstawa i szkoda lata w RMF FM. Jak już się jest za połową tygodnia, to oczywiście, że nie ma nic do stracenia. Tak jak śpiewa Mrozu, on się po prostu zna na robocie. I skoro daliśmy radę do środy, to i ze środą sobie poradzimy. No pewnie, wystarczy się odpowiednio rozpędzić i w zasadzie to już jest weekend, już go widać. Już go można posmyrać. Jak się smyra weekend?
Nie jestem pewna, ale wiem, że to możliwe. Na pewno jest możliwe. Patrzymy jeszcze w kalendarz, kto ma dzisiaj imieniny. Maria ma na przykład dzisiaj imieniny. Poza tym imiona, które pierwszy raz w życiu widzę. Memiusz, Abel, Afra, Cyriak. Wenancja, Wenancjusz, Wenanty. Jeśli znacie jakiegoś memiusza, pozdrówcie nas od nas. O, ale tutaj można świętować Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. Wstawaj, wstawaj, szkoda lata. Tylko z RMF FM.